W ostatnim odcinku Młodej Siły Rekordu dwaj już byli maturzyści, zawodnicy urodzeni w roku 2001, Kacper Burzej oraz Maciej Marek. Panowie, na początek pytanie, no nie mogę nie zadać tego pytania, o wrażenia pomaturalne już. No na pewno to było wielkie wydarzenie w naszym życiu. Przygotowywaliśmy się, myślę, optymalnie do tego. Wiadomo, przerwa koronawirusowa przeszkadzała troszkę w rozwoju i do matury, i sportowym, ale dało się jakoś to połączyć i daliśmy radę. Strzeliłeś się, Maciek, w pytania? Okaże się po zobaczeniu wyników, zwłaszcza jeżeli chodzi o biologię, a reszta myślę, że poszła dobrze. Co mówią przeczucia? Że było dobrze, raczej będzie zdane, o ile nie na pewno, a tak jak mówię, co to biologię, to czekamy na wyniki. A teraz pytanie już stricte sportowe, jak oceniacie każdy z osobna sezon? W twoim przypadku Kacper futsalowy. Na pewno jest to coś innego, bo ta przerwa koronawirusowa spowodowała to, że sezon został zakończony wcześniej i chcieliśmy jako drużyna cała dograć ten sezon do końca, nawet byliśmy gotowi na grę co 2-3 dni i na pewno to mistrzostwo jest zasłużone, ponieważ przewaga, jaką mieliśmy nad drugim miejscem, pokazywała tą siłę rekordu i myślę, że bezsprzecznie zdobyliśmy to mistrzostwo i jednogłośnie. W twoim przypadku, Maciek, to był sezon naznaczony jednak problemami zdrowotnymi. Niestety tak było, nie zagrałem za dużo spotkań. Na szczęście udało się zadebiutować w trzeciej lidze. Był to co prawda krótki występ, ale jednak debiut w trzeciej lidze mogę dopisać do CV. Teraz trzeba się już dobrze przygotować do następnego sezonu i powalczyć o miejsce w składzie i o jak największą ilość występów już w przyszłym sezonie. Zanim o przygotowaniach, bo na to będzie czasu, a czasu, kiedy już wrócicie do zajęć po letnich wakacjach, niezbyt długich, to jakie plany właśnie na najbliższe tygodnie? Na pewno odpoczynek. Odpoczynek od szkoły, odpoczynek od sportu, może jakiś wyjazd. Tak jak Kacper powiedział, w końcu mamy tą maturę za sobą, mimo że było dużo wolnego, to jednak gdzieś z tyłu głowy była ta świadomość, że te egzaminy nas czekają. Teraz no już jest to za nami. No teraz będzie odpoczynek. Przez całą sytuację, jaka była, ciężko było coś zaplanować, więc raczej będą to jakieś spontaniczne wyjazdy. No to na koniec pytanie o cel, jaki stawiacie sobie dziś w kontekście najbliższego sezonu. Mistrzostwo Polski. Jak największa ilość występów.